czy tą twoją łatwość strzelania bramek, którą masz choćby w Lidze Mistrzów, tak? W pewnym momencie miałeś w tym sezonie chyba 2 bramki na 3 mecze średnio. W kadrze masz mniej minimalnie niż 1 bramkę na mecz, 58 meczów, 18 goli. Czujesz niedosyt, że to mogłaby być lepsza średnia, czy nie? Wiadomo, no ja powiem tak, osobiście chciałem, żeby tych bramek było więcej, na pewno kilka więcej mogło być i to ja też wiem, że tak powinno być, ale z drugiej strony wiem, że też ile asyst mam, pewnie żaden z was dziennikarz mi teraz nie powie, ile mam asyst, bo was to nie interesuje, pewnie tylko bramki i tak samo jest to w Polsce. To interesuje, ale nie liczymy z takim zapałem jak gol. Właśnie, no bo co, czyli asysty nie są ważne w takim razie, czyli no ja mam strzelać tylko bramki. No, ale dobra. To powiedz nam ile. To zostawię ci to w takim razie, i żebyś się dowiedział, więc nie, no wiadomo, że napastnika z jednej strony się rozlicza z bramek, ja to rozumiem, ale nieraz się zapomina też, że to jednak tych asyst jest dużo, ale no ja zdaję sobie sprawę, że tak jak powiedziałem, tych bramek każdy powinien mieć kilka więcej, myślę, że powyżej 20 powinien mieć, to wtedy ta różnica naprawdę nie byłaby zła, ale mam nadzieję, że teraz pójdzie może nie z górki, no ale będzie łatwiej, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. No, ostatnio gdzieś tam usłyszałem, że Mirosław Kloze po 30 strzelił 30 bramek dla reprezentacji. Mam nadzieję, że ten dla mnie będzie szybszy okres niż po 30, bo jednak jeszcze trochę mam do 30 czasu. Więc no, wiadomo, no to są reprezentacja, to jednak też jakieś tam doświadczenie. Akurat już jestem doświadczonym zawodnikiem, więc mam nadzieję, że też to mi będzie pomagało właśnie w tym momencie, żeby te bramki też strzelać w reprezentacji i tą statystykę średnich goli, czy ewentualnie tych bramek, no, poprawiać cały czas. Adam Nawałka powiedział, tak analizując twoje sytuacje strzeleckie, że głównym problemem kadry jest, i on będzie się starał temu zaradzić, to, że stajemy się zbyt przewidywalni w ataku, bo zwykle wszyscy nasi rywale i ich obrońcy wiedzą, kiedy będziesz strzelał, gdzie będziesz stał, jakie będziesz miał wsparcie, zupełnie inaczej niż w Borussii. No wiadomo, no to chyba widzieliśmy niejednokrotnie, że jednak te sytuacje, które nieraz stwarzaliśmy, to nie były jakieś, nie do końca zawsze wychodziło nam tak, jak chcieliśmy, ale no miałem nadzieję, że to poprawimy, że tych sytuacji będzie po prostu więcej ludzi w polu karnym, naszych zawodników będzie, że tych, nie wiem, jak będzie jakaś sytuacja, to będzie więcej czasu, albo ta piłka będzie przychylniejsza i przede wszystkim więcej okazji, tak jak powiedziałem wcześniej. No, to jest wszystko przed nami i tak już wspomniałem, że mamy trochę roboty przed sobą i wierzę w to, że będziemy po prostu pieli się w górę. Nie wydaje ci się, że awans w tych eliminacjach, kiedy właściwie co druga drużyna z Europy zagra w powiększonych mistrzostwach, to w jakimś sensie jest obowiązek. Oczywiście zobaczymy, co się znajdzie w koszykach, ale, no, ale tak na dzisiaj, no to jednak chyba nasze miejsce jest na mistrzostwach. No, tak jak powiedziałeś, no, trzeba poczekać na losowanie, bo jeśli nie wiadomo, tam w którym koszyku będziemy, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało i jak trafimy na grupę śmierci i wszyscy będą myśleli, że to jest obowiązek, a jednak drużyny w naszej grupie teoretycznie będą mocniejsze, ale wiadomo, że jednak, no, tak jak powiedziałem, to jest nasz cel, żeby awansować na te mistrzostwa Europy. I powiedziałem, no już wystarczy tych porażek, czas wreszcie, żeby się cieszyć z jakiegoś sukcesu, bo na pewno nas na to stać. I ja też wierzę w to i że tak się stanie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no jednak te tłumaczenia już mnie też nieraz denerwują, wolałbym mówić o zwycięstwach niż o porażkach. A powiedzieliście coś sobie, spotykając się teraz na tym pierwszym zgrupowaniu nowego selekcjonera, że nie wiem, że nie powtórzycie poprzednich błędów, albo nie wiem, odkreślacie przeszłość i nowe rozdanie, nowe nastroje? Myślę, że chyba trzeba odkreślić przeszłość. Czy wy rozmawialiście jako piłkarze większą grupką? Nie, no wiadomo, że rozmawiamy i każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to trzeba tak po prostu odciąć i tylko patrzeć w przyszłość. I wiadomo, że jest kilka meczów towarzyskich, gdzie to pewnie nie będzie wyglądało jeszcze rewelacyjnie, początek. I tak naprawdę, żeby zacząć od pierwszego meczu eliminacyjnego, że niezależnie od tego, żeby te punkty zdobywać, wygrywać. I wydaje mi się, że mam nadzieję taką, wierzę w to, że uda nam się po prostu te mecze, które nawet teoretycznie nie możemy wygrać, żebyśmy remisowali, a na styku te mecze, żebyśmy potrafili wygrywać. I tego bym sobie życzył, że w tych eliminacjach właśnie tego nam nie zabrakło. Mówiłeś, że za wcześnie jeszcze oceniać nowego selekcjonera, no ale pewne zmiany już są widoczne. Wy dostaliście nowy kodeks zachowań, tak, w kadrze. Tak przynajmniej słyszeliśmy, że nie wolno trzymać rąk w kieszeniach, że nie rozmawiamy przez telefon przy obiedzie, to prawda? No, nie, no wiadomo, że przy obiedzie się nie rozmawia
przez telefony i to już jest dawno, to nie jest tak, że coś nowego. Nie, raczej jakiś rąk w kieszeni to nie słyszałem, żeby coś takiego. Wiadomo, że każdy trener ma jakieś nowe zasady, ale też nie iśmy w nie wiadomo jakie rzeczy, że nie można pójść w lewo, jak ktoś chce pójść w prawo. No, już ledwo się zaczęło, już są plotki. No to jest normalne, więc my nic na to nie poradzimy. Dla nas najważniejsze to, żeby na boisku wyglądało to dobrze. A nie brakowało wam czasami właśnie w ostatnich latach w kadrze takiego poczucia, że po pierwsze jest i dobry organizator i że no czasem potrafi krzyknąć, tak? Dzisiaj na przykład na treningu bywało ostro. Znaczy zależy, no jak powiedziałem, no, każdy trener jest inny, inaczej podchodzi do tego, inny ma sztab szkoleniowy, wiadomo, że też nie ma co zapominać o ludzi, o osobach, które pomagają trenerowi, że to też są bardzo ważne osoby i od których też trochę rzeczy zależy, więc ja nigdy nie porównywałem i nie chcę porównywać, bo to jest ciężkie i no i co, przyszło nowe i raczej na tym się skupmy i tak właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to co było w przyszłości trzeba... To... Przyszło nowe i głośno. Głośno, no, oby z efektami, bo to chyba jest najważniejsze. My też na to liczymy i wierzymy. A masz jakąś taką swoją wymarzoną grupę na to losowanie Mistrzostw Europy? Nie wiem do końca, jak to tam z koszykami jest ustawione, ale... Kiepsko. No pewnie kiepsko, ale no chciałbym wylosować te drużyny. Chciałbyś wylosować kogoś, kogo ostatnio mieliśmy, żeby dać sobie tę szansę i pokazać, że już wiemy jak, czy raczej zmienić trochę wodę? Nie, chciałbym wylosować te drużyny, bo gdzie na koniec grupy będzie jasne, że to my awansowaliśmy. Tak naprawdę, czy to będzie drużyna A, B czy C, no to nie będzie większego znaczenia, bo w Polsce wiadomo, że nieraz te oczekiwania rosną tylko po tym, jak się zobaczy, z kogo się gra, a później dowiaduje się, że jest zupełnie inaczej, więc po prostu te drużyny, które będziemy które pokonałem w tych eliminacjach. No wiadomo, że to takie jest ogólne, ale na dzień dzisiejszy ciężko powiedzieć, która reprezentacja dla nas byłaby teoretycznie lepsza. A był taki moment, kiedy było ci ciężko przyjechać na zgrupowanie kadry? Kiedy miałeś poczucie, że nie wiem, albo cierpisz nie za swoje winy, albo no, nie chciałeś się odnosić do tej sytuacji z skończeniem reprezentacyjnej kariery, ale chodzi mi o takie poczucie psychicznego luzu, że ci w pewnym momencie tego po prostu brakowało. Nie, raczej ja tak nie myślę. No, to jest normalne u profesjonalnych piłkarzy, są momenty, gdzie jest ciężej, są momenty, gdzie jest łatwiej. To samo jest w klubie, to samo jest w reprezentacji, więc akurat ja do tego podchodzę, że na reprezentację zawsze chce mi się przyjeżdżać i przyjeżdżam po to, żeby pomóc reprezentacji i to jest dla mnie najważniejsze. I akurat raczej jak coś jest, wiadomo, że nieraz są cięższe chwile, ale no to jest liczone w życie sportowca i piłkarza, więc akurat ja potrafię z tym poradzić, wiem jak sobie z tym poradzić i przede wszystkim tego się nie boję i po prostu tak o tym wszystkim myślę. Jeśli polska kadra w ostatnich latach awansowała do wielkiego turnieju, to zawsze miała taką postać wyróżniającą się snajpera, który te awanse pieczętował. Ty na to patrzysz jeszcze jako kibic, Olisa Debe, Ebi Smolarek, Tomasz Frankowski. To było twoim marzeniem, żeby być w ich roli? Raczej marzeniem było to, żeby reprezentacja po prostu grała i wygrywała i awansowała na mistrzostwo. Ja jestem też innym typem zawodnika od każdego z tych, co wymieniłeś i gram w innych czasach trochę, w innych klubach przede wszystkim. Ale wiadomo, że w reprezentacji no, nie ma co się oszukiwać, że ode mnie zawsze będzie wymagano strzelania bramek. No i no, nie ukrywam, że to będzie też najważniejszy mój może nie cel, ale taki najważniejszy skupienie na tym, co powinien wykonywać, czyli strzelanie bramek. I mam nadzieję, że zacznę to wykonywać dobrze i skutecznie. To może być, tak na koniec, twoje najważniejsze, czy może nie tyle najważniejsze, co decydujące pół roku w karierze, bo nowe otwarcie w kadrze, będziesz miał nowe otwarcie klubowe, nie czujesz trochę niepewności, nie czujesz czasami takiego takiej obawy, czy dobrze robię odchodząc z Borussii? Nie, wręcz przeciwnie. Ja już jakiś czas temu byłem, tak jak powiedziałem, no to było, to jest decyzja. Na razie jeszcze gram w Borussii, też nie ma co się wypowiadać za bardzo, bo jeszcze trochę czasu jest. Zostało do końca sezonu i na dzień dzisiejszy się skupiam na tym, co jeszcze w tym sezonie można zrobić, a co będzie w nowym sezonie, to jak on się zacznie, wtedy będzie można porozmawiać.